Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na kolejny odcinek z Enter the Gungeon, rozgrywka numer 8, którą chciałbym rozpocząć przy pomocy łowczyni. Zobaczymy, czy mały żółty piesek, no może żółto-brązowy, będzie pomocny podczas zwiedzania gungeonu. Rozpocznijmy. Mam nadzieję, że się szybko wygeneruje i ja będę mógł przemierzać jego czeluści. Twierdza Władcy Owiu, komora pierwsza. Oczywiście na samym początku najlepiej będzie sobie używać tego zwykłego pistoletu. Zostawię kuszę na później, bo może ona się przydać na bossa, jeżeli nie będę mieć żadnego dodatkowego przedmiotu, żadnej dodatkowej broni. Zobaczymy, czy mi się powiedzie. Liczę na to, że tak. Jej, ale szybko zginął. Bardzo dobrze. No i jeszcze lepiej. Małe gluty. Po tym, jak bomba wybuchnęła na ich ojcu, czy tam kimkolwiek. O, ale ciasne pomieszczenie. Co tu było? Woda, smar, czy cokolwiek takiego? Prosiłbym o jakieś fajne przedmioty. Zniszczę wszystko, co będzie na mojej drodze, ale najpierw muszę mieć jakąś motywację. No, chłopaki, chłopaki, bez takiego. Piesku, chodź tu, bo cię jeszcze ustrzelą i co będzie wtedy? Jej, czym więcej uczę się takich gier, czyli gatunku roguelike, czym więcej widzę, czym więcej dotknę i czym więcej się nagram, to tym bardziej mam takie uczucie, że tak naprawdę to wszystko jest ogromne, że gra jest naprawdę z mega rozmachem, ale też mam wtedy jeden problem. Bo tak naprawdę ile musiałbym mieć czasu i cierpliwości na to, żeby wszystko sobie przejść na dokładnie 100%. Nie wiem, 400 godzin, 500 godzin, czy jeszcze więcej? No cóż, ciekaw jestem, czy w ogóle jest jeszcze możliwość, żeby zrobić w Gungeonie 100%, czyli 100% wszystkich osiągnięć, bo może się okazać, że są takie osiągnięcia, które będą wymagać nie lada cierpliwości, a na takie z grindowaniem to ja nie mam czasu i ochoty. Okej, udało się, zbliżmy sobie, przepraszam, oddalmy tą mapę i żeby nie wracać się później 150 milionów razy, to jeszcze dobrze będzie przejść sobie na dół. No, bombo! No właśnie. Liczyłem na to, że wybuchniesz im prosto w twarz. I wy, chłopaki, z czerwonymi łebkami. No. A, tylko jeden. Myślałem, że drugi taki sam się urodził. No dobra. O. Tutaj mamy kolegę. Ha! On... A, nie zginął niestety. No dobra. Trudno. Jest też takie osiągnięcie, które mówi o tym, aby zniszczyć odpowiednią ilość przeciwników przy wykorzystaniu żyrandoli, ale niestety to jest liczba chyba 400, więc bardzo duża. Co tam jest? A, tak myślałem. Właśnie, czarodziej. No, chodź tu, kolego. No, dzięki. Wow! Piesku, nie trzeba było. Dodatkowe całe serduszko, ho ho ho! Wydaje mi się zatem, że ta rozgrywka będzie mega owocna, a wy panowie... A, strzelacie we mnie tymi rozproszonymi kulami, ale przecież... Jak to tak? Człowiek versus ptaszyska, to przecież nie ma szans. Musi się szybko zakończyć. Przewracam stoły oczywiście. No i nauczmy się robić uniki. O, dziękuję! Co to jest? Matryca, uniknij tego. Co to za przedmiot? Ten magiczny zegar pozwala użytkownikowi spowolnić upływ czasu. O, ciekawe. Tylko, że najlepiej będzie to zrobić w walce z bossem, a nie teraz. Dlatego też poczekam. Zobaczymy, co się później wydarzy i jaki będzie boss. Aj, aż to przeładowanie. No dobra, jeszcze jedna kula. No, jeszcze nie? Dobra, oho, on mi tu rozwalił stół. No, aha! Zginąłeś i co? No, nie wierzę, nie wierzę. Dostałem strzała prosto w twarz. No i ta mulatka łowczyni. Trudno.
No i kolejna komora, a tutaj szybkostrzelny duszek, który dość szybko ginie. Kamikadze nietoperz i... Ja w sumie... O, widzę, że tutaj jeszcze sobie jedną rzecz pominąłem. Dobra, przejdźmy jeszcze do niej. Przyznam szczerze, że coraz większe te poziomy w Enter the Gungeon, ale nie ma co, przynajmniej rośnie moje wyzwanie. Co to jest? Wow! Ale mega! Spalmy to wszystko w cholerę. Szkoda, że nie mam złotego klucza. Bym sobie to tutaj chętnie otworzył. No ale cóż, te płomienie, wow, warto było dla nich. Kurczę, mega to wygląda. No cóż, dwie tarcze i jeszcze jedna skrzynia. Niestety w tym momencie tego nie zbiorę. Zniszczę tylko te książki. Jak już tu przyszedłem, to coś przecież trzeba zrobić. I aż ciekawy jestem, gdzie będzie sklepikarz. Albo tutaj, albo gdzieś tutaj po lewej stronie się to skupi wszystko. No zobaczymy. Najpierw muszę się tam dostać. Szkoda, że nie mam teleportu, bo bym szybciej przeszedł, ale niestety. Czasem go nie ma. O, no dobra. Skoro tutaj jest boss, to ja jeszcze do niego nie pójdę, bo to nie ma kompletnie sensu na tym poziomie, na ten moment. No, tylko sekretne przejście, ale lipa. Już liczyłem na dodatkowy przedmiot. A to co? Jedynym słowem, które da się odczytać, jest ofiara. Czujesz się jak ślepak. Odejdź. Ne, nic z tym nie zrobię, naprawdę. Już myślałem, że będzie coś fajnego, konkretnego, a tu niestety. Niedokończona broń. A te buty? Ciężkie buty. Pytanie, czy jest warto brać niedokończoną broń, kiedy jest niedokończona. Nie wiem, sam. Ale przejdę sobie tutaj. I liczę na to, że zdobędę jeszcze tyle amunicji, że będę mógł kupić i buty, i broń. Chociaż to wydaje się wątpliwe, bo jestem praktycznie już przy końcu tego poziomu. Zobaczymy. Wydaje mi się, że karabin, ten podstawowy, czy tam pistolet, jak zwał, tak zwał, cokolwiek, łowczyni, jest o wiele szybszy niż przy ostatniej postaci, którą ogrywałem, czyli przy pilocie. Ale może to tylko takie moje odczucia, sam nie wiem. O, jeszcze pół serduszka, dziękuję. No i zobaczmy, co będzie w tym pokoju. O, wow, kolejna skrzynia. W takim wypadku nie pozostaje nic innego, jak zakupić klucz. Drogo, bo drogo. Ale skrzyni to ja nie popuszczę, muszę ją otworzyć i zobaczyć, co tam jest. Jej! Rewolwer cienia, nie wybij nikomu oka. O, fajnie, fajnie. Tylko, że ja chciałbym jeszcze kupić tą broń, no ale cóż, buty za drogie, nic nie mogę sprzedać, strasznie smutno. Nie pozostaje nic innego jak iść teraz do bossa i zobaczyć, co się wydarzy. O nie, co ja zrobiłem, spowolniłem czas. Ajajajajaj, no trudno się mówi, ale mamy króla na boi, zobaczymy, czy uda mi się z nim wygrać. Chodź tu, kolego. Nie powinno być tak trudno z tobą. Jaki głupi, jeszcze sam sobie strzela w głowę. Aj, udało się, dobra. Zgrabnie trzeba to ominąć. No i praktycznie połowa jego punktów już za nami. Bardzo dobrze. Jej, ależ to było. Jakim cudem mi się to udaje, no. Nie wierzę. No ale, chyba jestem... Aj! Coraz zwinniejszy i coraz lepiej. Dobra, jeszcze jeden atak i udało się w końcu! Jej, jak ja się nie mogłem doczekać, aby przejść ten pierwszy poziom, co za masakra. Wow! Karabin hegemonii. Ale fajny. Dobra, regeneracja punktów zdrowia i biegniemy do kolejnego poziomu. Ciekaw jestem, co tam mnie czeka. Trochę zepsułem z wykorzystaniem tego zwolnienia czasu, ale w końcu jestem na drugim poziomie. Właściwy Loch Giver, bo aż się przejąłem niesamowicie. Dobra, niech mi spada ta winda, ja sobie wskoczę tutaj i spotkamy się z tym kolegą. Ciekaw jestem, co on potrzebuje. Potrzebuje trzech ślepaków, przynieś mi ich trochę, okej.
Jak tylko będę miał możliwość zakupu, to na pewno ci przyniosę, a tymczasem spróbujmy sobie przejść. Rewolwer cienia, dobra, wykorzystamy go. Aj! Niedobrze. Wydaje mi się, że i tak już na ten moment powinienem sobie korzystać z tych dodatkowych broni, żeby o wiele szybciej pokonać tych przeciwników, bo przecież nie ma co ich, jak to mówi moja mama, marynować na później, nie? Przyda się teraz, nie ma co. Zawsze mogę włączyć spowolnienie czasu i to by mi jakoś pomogło. O nie. No dobra, spowolnienie czasu. Jej. To będzie dobra opcja, naprawdę. Bo muszę przyznać, że z tym przeciwnikiem, właśnie, z tym żelkiem kwadratowym, to jest naprawdę mega ciężko, bo on strzela we wszystkie strony. Prawdopodobnie już mógłbym gdzieś kupić u sklepikarza ten dodatkowy ślepak. Byłoby świetnie, gdyby on gdzieś się tutaj pokazał, ale najpierw jeszcze mam taki ogromny pokój z nietoperzami. No, gięcie koledzy. Okej, okay, czy to już koniec? O, jeszcze nie. Oj, nie. To są te... To są te dziwne kule. No dobra. Wow, jakim cudem jeszcze dostałem skrzynię? Ha, ta gra mnie mega zadziwia. Tam po prawej stronie prawdopodobnie będzie kolejna skrzynia. Nie chcę się wpakować na to, gdy będzie... Okej. Gdy to będzie ta skrzynia, która będzie miała czas reakcji. Bo wtedy jej nie otworzę i po prostu ją stracę. Ale tutaj mamy snajperów. No dobra, udało się. Sklep na prawo, więc ja muszę do niego szybko przejść. Ale mamy... tego najgorszego przeciwnika z najgorszych, który będzie mi robił spore problemy. Aj! Nie wierzę. Pusty magazynek, dobra. I tylko jedno serce. Co tam jest na prawej stronie, no? Nie wierzę. Dobra, kolego. Zaraz dostaniesz strzała, ty niebieski chamie. No i jeszcze tylko czarodziej, dobra. Kolego? Okej. No. Udało się. Zatem teraz najlepiej będzie kupić klucz i liczyć na to, że jeszcze załapie się na serce. 30. Kurczę. Pełne serce 36. Ha. Dobra, spróbujmy kupić ten ślepak. 24. I przejdę sobie tutaj. Wydaje mi się, że dzięki temu odblokuję sobie przejście na... drugi poziom. Widzę, że masz 3 ślepaki. Mogę je wykorzystać do naprawy windy? Oczywiście, proszę bardzo. Zaraz je wykorzystam. Mogę oczyścić drogę, ale będą potrzebował części zamiennych. Przynieś mi 120 naboi i 3 klucze. O stary, chyba oszalałeś. No to teraz to naprawdę. Zrobiliśmy interes życia. No cóż. Zobaczmy tutaj. O, wow! Nowy rodzaj przeciwnika, którego jeszcze nigdy nie widziałem. Ciekaw jestem, co on to będzie robić. O, jejku, to jest jakiś szaman. No, panie kolego. Oby mi ta psinka... Jej, oni nabierają dodatkowej prędkości, no. Oby mi ta psinka odnalazła gdzieś tutaj serduszko. Bo naprawdę bez tego sobie nie poradzę. Okej. Przeładować trzeba, bo nie ma opcji. Ach, jeszcze... O nie, jeszcze załapałem strzała. Nie wierzę, dlaczego to się wydarzyło właśnie teraz. Ach, a miałem nadzieję, że będzie dłuższa rozgrywka. No cóż, moi drodzy, ale było dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Na drugim poziomie się zatrzymałem. Co prawda cały czas krążę wokół samego początku, ale coraz bardziej poznaję grę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć!